Dzień dobry. Mamy dziś poniedziałek, coraz bliżej weekend. Ukrop dzisiaj niemiłosierny, od wczoraj tak grzeje po południa, jest paruwa, a zaczniemy tydzień od wypuszczenia kur na wspólny wybieg. Od dwóch dni tutaj w zamknięciu, w tym pistacjowym kurniku, integrują się ze sobą wszystkie kurki te kupione, młode i stare. I jeszcze zaczniemy przygotowywać króliki do żniw. Zaczynamy. A co wy tutaj, narobiłyście jakiegoś bałaganu? Pokażcie mi się na dzień dobry. No, przed chwilą kura rąbła mi w szybę. No, nie mogę mieć tak wyczyszczonych. Powiedzcie, pokażcie mi, coście tu zrobiły. Czy są jajeczka? Jedno. Co wy? Jedno jajko, to ty co wy sobie tutaj? Co wy się wyobrażacie? O, no nie, dobra. Jest okej. Okay. Idę was wypuścić. Spróbujcie mi teraz nabroić czegoś, zwłaszcza wy nowe. O, o, a ten mały, ten gówniarz, ten, czaku, ten, tak, ten. Nie wiem, jak to się stało, ale dzisiaj rano szedłem zobaczyć, co się tu dzieje i patrzę, on biegał po ogrodzie. No najprawdopodobniej wczoraj, jak filmowałem tutaj, gdzieś mi między nogami wyszedł, ale jak on tam przeskoczył później i kręcił się koło woliery. No, co za cwaniaczek jeden, no. Co za cwaniaczek? Tak, zaraz was wypuszczę. Dobrze, kuraki, tyle czasu, co wyście były zamknięte. Dwa dni. Proszę, się boję o te bandamki, o te malutkie, żeby one mi nie poleciały w górę. No super, mam coś dla was. Kuraki, może któraś wejdzie do mnie, co? O, już czekacie? No, chodźcie. Skakuj, która? No, ciba, ciba. Bananek nie odpowiada? Ale fajny, e. Pychota. No, wskakuj. Dalej ty. Ogrynszyl. O, tak nie będziemy robić. Nie podobacie mi się. O, teraz będzie się skubać? No. To ja wam kupuję bananki, a wy mnie tak traktujecie? Tak? Od dołu? Ja mam więcej. Chodź, Rakenfelderka. Ogon zgubiłaś, tak? Pewnie wy to... Nikt nie chcecie, tak nie chcecie. A tamte nie wychodzą jeszcze. Nie wychodzą. Jestem ciekaw, w którym momencie one wyjdą. Śpiewajcie sobie, śpiewajcie. Oj, kukurydza! Kukurydza jest. Pszenica jest. Jęczmień jest. Proszę wyświetlić stręciuchy. Tu wam tak mogę posypać. Tak. Jedźcie. Marchewkę. No. Delektujcie się.
Papuszki ćwierkają. A ja sobie w tym czasie natnę zieleniny dla królików. Zieleninka dla królików. Lubczyk. Seler. Ziele koli. Oregano. Szczypioreczek. I nagiety. Nie, śmierduchy. Jedźcie, jedźcie, łobuziary, jedźcie. Kurki, nie szaleć mi tu. Urwiemy troszeczkę kończynki mlecza pod agrycznika. Jeszcze jakieś hebzie, krwawnik. A co? Wszystko dla tych kurek. A one miały czy jajka znoszą, tak? Cwaniaki jedne. Takie jesteście cwaniaczki, tak? To proszę tutaj zielone jeszcze. Ale macie fajne, no. Tak, jeszcze wam pogryźć może, co? Pewnie. A jasne, a co nie? No oczywiście. A ty, Kaśka, doszłaś do siebie? Prawie. Ależ ładne było, ojejku. I gdzie te nogi moczysz? Mało wody ci, bo chociaż tak, do takiego kurnika czystego na grzędy wchodzić z czystymi łapami. Ja muszę waneczkę ustawić, żebyście się myły, tak? A te nowe kurki nie wychodzą. Te maluchy też nie. O, ten jeden i Lakenfelder, dobrze, dwa wyszły. Ty, Baśka, przestałaś już kwokać, co? Zacznij nie ziaja. Ten masz jaki ładny zielony ogon masz. Jaki piękny zielony ogon. Gdzie ty się tak wypaprałeś? Lakenfelderek, to kurka zostałaś, nie? Kogucika ci nazwaliśmy tak ładnie Laki i co? Wcale taki szczęściarz nie był. Zachorował, ani temu dziadowi nie mówiłem o tym, nie? Nie było to tematu. Ładnie, jedzcie sobie. A ja teraz dam króliczkom. Teraz dam króliczkom. Ha! Teraz se ustawię. Z tej strony jest doniczka, żebym się nie puknął w głowę. O! I co dajemy? Moim króliczkom daję przed żniwami, tak to mówię, bo już podrosły, mają 5,5 miesiąca, więc czas na nie. Czas na nie. Będzie trzeba im dać tak. I szczepiorku.
takich ziół aromatycznych, lubczyku, oregano, śmierduszek, tak żeby mięsko później było smaczne, żeby pachniało, tak, oregano, mam tu pierwsze też łobuzy, tak, tych smakołyków, proszę, proszę, jeszcze nie zjadłem tych poprzednich królików, 5 w zamrażarce jeszcze jest, mnie to się tak jakoś nie chce gotować. Ja wiem, że jakby żona to by ugotowała, jak ona potrafi przyrządzić królika, to normalnie poezja, no, a mnie się samemu nie chce. Nabawię się, nagotuję i co, żeby sam to jeść. Znowu przygotuję je, pójdą do zamrażalnika, będzie już 10 czekało. Ładne są, nie? No, taka już jest dola wasza. A wy maluchy w ogóle co robicie? Pokażcie na się wy. Wy maluszki. Tak, wszystkie żyją fajnie, czyściutko. Oj, tu już widzę, że jest pełne kuwetę. Będę musiał wyprzątnąć. A co wy tam? Czemu wy robicie do korytka? Ej, oj, kurczę. Puste korytka. Puste. Nie może tak być. Ale wam jeszcze też dostaniecie marchewkę. Wszystko, co najlepsze teraz dla was. Ciachu, ciachu machu, nie? Króliczki małe, piękne wy, rośnijcie mi, rośnijcie. A pokaż się ty, ty biały, taki malutki byłeś. Ty byłeś najmniejszy, ale urosłeś tak fajnie. Ale fajny będziesz. Będziesz fajny? A ten srebrny płaczek, który to był taki, co tak ładnie śpiewał, to ty jesteś, tak? Pokaż się. O, ale ty jesteś cudowny, prawda? Ale masz piękne oczka, jak cudowny króliczek jesteś, tak? Ładny. Dobrze. Proszę, wy sobie tu zajadajcie. Wszystko tak ładnie, a ja bym musiał... Wam też, co? Ja bym wam nie chciał dawać teraz... takich, że wyście wy mi za dużo... Wy macie przybierać, mięso ma być smaczne. Kury, nie przeszkadzajcie. Gdzie ten garnek zostawiłem? Czemu wy mi nie mówicie, że ja zapomniałem garnka? Czemu? Dobrze. Wy dostaniecie jeszcze jęczmienia. Tak? Jęczmienia dostaniecie. A co, sianka też? Sianka też musicie dostać. Nie będziemy tacy, że będę na was oszczędzał, tak? Oj, ojejejej, o ty, ty. Was tu zamknę, żebyście mi nie uciekły. A my tu mamy jeszcze co, jednego banana? Może wy będziecie chciały jeść, co? Jecie ze mną banana? Proszę. Masz. Masz, Czesia. Cóż byśmy tu jeszcze mogli... Oczywiście, o tobie zapomniałem, Kasanowa. Kuro, wiej stąd. Kasanowa. Kasanowka, Kasanowa. Kasanowa. Dostaniesz marchewkę. Musicie, ty musisz być zawsze w formie, nie? Musisz być w formie. Nigdy nie wiadomo, kiedy Czesia cię zaprosi na salony. Buraczek. Dla was też łobuzy. Tobie. I wam. Tak. Zabierzmy tego, tą miseczkę i byśmy musieli wypuścić jeszcze, mam nadzieję, że mi stąd nie wyskoczycie. Tak macie ładnie tu wyglądać,
Żebyśmy mogli sobie was pooglądać. Gdybyście miały wodę, oczywiście wodę wszystkie mają. Ładne króliczki, zaraz wypuścimy ogryska. Ogryska sobie wypuścimy, tak? To są piękne króliczki, o. Bardzo ładne. Mają 5,5 miesiąca, więc czas na nie. Jak pięknie sianko wcina. No miło popatrzeć. Ale musicie robić miejsce dla kogo? Dla tych małych łobuzów, tak? Banan wam nie pasi za bardzo, widzę. Marchewka jest okej, cacy, tak? O, ty buraczka, ty maluchu. Co ty tam wcinasz? Sianko? Czy coś, co wypadło? O, dobrze. Jedzcie witaminy, jedzcie. I teraz patrzymy na ogryska. Czas na ogryska wypuścić, żeby sobie pobiegał. A dla was też mam. A co wy myślicie, że ja dla was nie mam? Ha, ha, ha. Chodź tu. Ogryzek. Nie, Klosia, chodź. Ogryzek, masz banana. Czego to wy nie chcecie? Masz ogryzku. Ale ty jesteś łobuz. Nie wyjdziesz. Niech se leży. Obraził się. Normalnie słowo daję. Obraził się. Nie chce wyjść. To ja ci smakołyki kupuję. A ty się obrażasz? Nie chcesz pobiegać? Popatrz, co robi Klusia. Co robi Klusia? O, Klusia już biega. Już tam, już obwąchuje. Już będzie znaczył teren. Fajnie ci tak, nie? Możesz sobie pokicać. Możesz sobie pokicać. Małe papuszki tam się wykluły, trzy, to dżom tego dziuba. Co tam znalazłaś? Się do skarbu jakiego nie dokop. Bo co ja bym z tym zrobił później? No ta młoda Lakenfelder raczej będzie już z nimi zasymilowała się. Klosia, do kulnika idziesz? Uważaj, bo Dalton już na ciebie patrzy. O, o, już patrzył. Wczoraj dałem wszystkim królikom wierzby. No i śladu nie ma po tej wierzbie w klatkach. Nie musi się ogryzek z nimi zapoznawać. Dorwałbyś się do tych samiczek, co? Tam do góry są twoje dzieci.
No i tak w sumie dzień będzie dzisiaj zaliczony. Króliki nakarmione, kury wypuszczone, to później tylko sprawdzić, czy wszystkie weszły z powrotem. Jutro będę musiał wyprzątnąć te klatki albo w środę. Tak się będę tymi królikami zajmował w środę. To kury walczą o banana. Wróble tu przelatują, przecież tu jest taki gąszcz tej roślinności, to wróbli tutaj pełno. O. Tak chciałem zobaczyć te małe kurki, jak wychodzą. Ej, ogryzek, co ty tam robisz tej klusi? Tego u mnie nie było jeszcze, żeby takie rzeczy robić. No. Ciągle chodzi jakieś robactwo tu po mnie, normalnie. A ten magazynek muszę przymknąć, no bo kury, nie chodźcie mi tutaj. Nie chodźcie. Jeszcze wam mogę dać. O, co ja wam mogę dać? Słonecznika wam dam. O, właśnie. O, łomatko. Właśnie, słonecznika wam dam. I kładków owsianych wam też dam. O, połowę słonecznika zostawię dla papug. O, przymknę to, bo wy byście i tam chodziły. Rzucę wam tutaj. Chodźcie na słonecznik i płatki. Chodź, ogryzek. O, fajnie. Tak się z wami robi. Tak pięknie się spędza popołudnie. Widzicie, jak ja przyjadę z pracy, jak jest fajnie? A żadna mi na rękę nie chciała skoczyć. To nie miałem chleba, nie? Poznajecie już. Wiecie, co dobre, ale banan też jest dobry. No. Też ma witaminki. A wy to zjecie, a ja później zjem w jajkach. Fajne macie czerwone grzebienie. No, podobacie mi się. Ej, ej, ale palca to mi zostaw. Ja już nie mam za dużo tych paluchów. No. To jest kuroterapia piękna, ale fajnie. Tak, jedźcie, dziewczyny. A słoneczniku nie chcecie? Wyjadacie płatki tylko? A pęcelerka? Ty z rogami, panno, z tym wielkim afro, chodź tu. No i co się stało? O, nie, nie, nie rób mi tego. Ej, no zobacz, zobacz. Wyskoczył mi królik, samica, uciekaj. Ty. Tak? A ogryzek już na niej. Ty łobuzie, ty cwaniaczku, ty tak będziesz robił? No co, teraz się wstydzisz, uciekasz do siebie? Tak? Wstydzisz się teraz? Bardzo nieładnie zrobiłeś, wiesz? No i nie goń mi tam jeszcze koguta. O, tu, tak. Zamknę. Tak.
Muszę was zamknąć. Nie, który to uciekł? O matku, tu są trzy? To skąd mi uciekł królik? Wiecie, co ja zrobiłem? O, zobaczcie, co ja zrobiłem. Wciepłem tutaj ogryzka. To ogryzek wskoczył do klatki. Ogryzek wskoczył do tej małej. A co ty robisz znowu? Jak ogryzek wskoczył do Czesi, to Czesia wyskoczyła. Ja złapałem Czesię i wrzuciłem do tej klatki do góry. Nie, no muszę to pozamykać, bo kurczę, namieszałbym teraz matkę od dzieci, bym zabrał, rzucił do innej klatki, ogryzka do tych małych. Oj, tak bym się wywrócił, ale no. Co za łobuz ten, ty, ogryzek. Gdzie ty tam wskoczyłeś, no? O, no, popatrzmy, co on chce zrobić tutaj, co tu się dzieje? No popatrzmy. Czy zrobi jeszcze raz ten sam numer? A tam z tej górnej kratki to mi wyskakiwałeś. No nie, no teraz już znowu. Ale Klosia, no jak tak można, no? Przecież to jest kolega twój. Eje. Czesia, nawet się nie próbuj wyjść. A to mały kurdupel. Takie sobie, tak się gonią, no. Krzywdy sobie nie zrobicie, ale... Kurę też będziesz atakował, ogryzek? Czesia, nie wychodź. Nie. Ja to chyba, Czesia, ja cię chyba schowam, to jest fajna tutaj wieża, ale ja cię przed tymi łobuzami, tymi samicowymi, tymi zwolennikami, adoratorami twoimi, ja muszę cię bronić, przecież ty jesteś moja panienka, fajna dziewczyna, taka ty, matka od dzieci, nie możesz do, ty łobuzie, ty też, takie jesteście niegrzeczne, tak? Moją Cześkę tak chcecie marasić, tak? Nie da rady. Nie tędy droga, chłopcy. Tak. Ja was mogę tu pokochać, trochę pogłaskać, ale nie tędy droga, żeby mi normalnie moją Cześkę tak do takich niecnych czynów namawiać. Dobrze, zamykamy was. Prawda, Czesiu? Tego się nie spodziewałem, że one mi taki numer wywiną. Dobra, dosyć tego dobrego, chłopaki. Spójrzmy teraz jeszcze na kurki. Bo z wami to jest... Nie, no to... To nie może, kurczę, się ksiądz dowie, to wy będziecie mieli. Wy będziecie miały. O, kuchnia. I zaczyna chyba kropić. Tak było ciepło. O, a tego do góry jeszcze muszę zamknąć. Ajajajaja. Ja was wszystkich powypuszczam i będę gonił. O, tu jeszcze zamknąć i będę was gonił po całym ogrodzie, tak jak tego małego kurczaka. A dzisiaj nie chcę wyjść. Chłopcy, wy się już pożegnajcie. Tak? Cześć, nie? Wy się żegnacie ładnie. Tak, nawet
O, ty widzisz? Ale cię zrobiłem, zdążyłem. Chciałby wskoczyć tam, no. Ależ wy jesteście niegrzeczne. No jak się nazywa taki królik, który jest takim adoratorem pań króliczy? No. O ludziach to się mówi, że to jest babiosz. No, kolokwialnie, a u takich królików to nie wiem, jak to się nazywa. Popatrzmy sobie jeszcze na te kurki, sprawdzę, czy któraś jest z tych małych. Nie, żadna nie wyszła. Chciałem zobaczyć, jak się one zachowują tutaj. Właśnie, jak, czy one będą, o, przyleciałeś, czy będą wyskakiwały i gdzieś w powietrze pójdą. No ale no nie da się, skoro nie wyjdą, no bo nie wiem, bo ja bym je chciał jutro wypuścić. Ale jak mnie cały dzień nie będzie, jak on mi gdzieś pójdzie w pierot, chociaż ten wrócił i latał tam na ogrodzie. No i co, zaraz zmokniemy. Tak chwaliłem dzień, że taka parówa, tak fajnie. A co wy tam tak gadacie? No co wy tak tam skrzeczycie, papugi? Poje mi któraś jeszcze z rączki trochę? O, dziubaj, no fajnie. Ja tak się lepiej czuję zaraz, jak wy tak fajnie do mnie przychodzicie. Ja widzę, że moja praca nie idzie na marne, że wy tylko jecie, ale ten tam próbuje skakać, no, do tej klatki. A mu się Czesia spodobała. No. Ostatecznie to już dwa razy miał z nią dzieci. To już są drugie. Pierwsze było 7 albo 6. No. Później Czesia była z Kasanową i teraz znów z tym ogryskiem. Oj, króliki, co ty, nawet Dalton uciekałeś przed nimi. Chociaż fakt, oni są teraz na poleni, to z takim nie ma co zadzierać. Ty, a pencelerka z zielonym ogonem? Tak chcę wymalować, tak? Pomagałaś mi malować, widzę. Będzie padać, bo jak te ptaki tak się drą, to będzie padać. Oj, króle, jak wy byście tak tu zostały, to z tymi kurami nie byłoby wesoło. Coraz bardziej się rozbrykacie mi tutaj. Coraz bardziej. A ogryzek jak zaczarowany. Ogryzek jak zaczarowany tam czatuje i czatuje co trochę. No. Chłopaki. No goni mi kury, no. Wszystko, co się rusza i na drzewo nie ucieka? Ale byście się zdziwili, bo one uciekają na drzewo, wiecie? No. A propos drzewa. O, proszę, już, o. Co? No, wygonił ją. Klusia normalnie wzięła. Pogoniła mi kury, a ty byś mi tam uciekła, byś ty tak szła coraz wyżej. Tam nie ma liści. Ty mnie aby złaś, ty. Chodź tu, no. Ohoho. Tutaj to bym musiał jakiś sznurek, drut podciągnąć. Te liście wszystkie powycinałem i one teraz sobie tutaj będą, kurczę, felek. Teraz to one mi tu będą uciekać jeszcze. Nie mogę tego wyciąć. Pudełko upuściłem. Trzeba schować. Pójdę tam. O, rzucę tam jeszcze tym papugom. Tutaj jeszcze sobie popatrzmy. Rzucę tym papugom, bo przecież one. O, macie jeszcze trochę. Co wy tak te dziuby drzecie? To. A no fakt, wyjadłyście. Proso wyjedzone. Ej. Przyniosę wam też prosa troszeczkę. Kurki, przyniosę.
Oła! Dla dziewczyn naszych proso. Dla dziewczynek proso. Dziobać, dziobać. Tak. Kto dostaje? Jakie inne kury dostają takie smakołyki? Jakie? Jaki pan kupuje banany, marchewki co trochę, proso, płatki? Kto daje? Kto gotuje kaszę z jagodami goi? No, tak, i jeszcze innymi, że nie wspomnę. Macie, jedźcie. Jak to by Pawlak powiedział, niech będzie na zdrowie. Bo wy głodne może jesteście. Przejdziemy do tych papug, jeszcze pokażę, jak to one mucą, bo przecież one są tak głodne chyba. Wyjdź. O. No głodne były. I dobrze, bo nie może tak być, żebyście wymarnowały tyle jedzenia. Jedźcie. Przynajmniej mogę na was popatrzeć. A mlaskać, mlaskać, tak, nie? Jakie ziarenka są, jakie, no? Poezja, nie? Poezja, tak. Ale se zajadacie fajnie. No. Nimfa, jaki masz ładny czubek. Tylko powiedzcie mi, czemu wy się nie chcecie rozmnażać? Czemu? Przyłapałem was na deptaniu, to jest fakt, ale to było w tamtym roku, a w tym roku nie. Chyba że wy jesteście tak jak ogryzek i klusia. Patrzyliśmy na króliki, patrzyliśmy na kurki, teraz sobie trochę na papuszki. No, ja was tak muszę właśnie przetrzymywać trochę, to wy wtedy nie patrzycie na nich, wy nawet z bliska można filmować. No pięknie. Oj, niedobry ten Romek, niedobry was przegłodził, biedaki, tak? Miałyście tu marchew, buraczkę, kaszy nie chciałyście jeść, tak? Byście były głodne, to byście wszystko zjadły. Tak się nauczyły, żeby to tylko Romek dawał jeść. Jak mnie zobaczycie, to wszystkie chcą zaraz, żeby jeść im dać. Wszystkie chcą, żeby im dać jeść. No. A mi tu nie próbuj któryś ucieknąć, żeby nie było jak ten kogucik czak. Dobrze, koniec zabawy, wychodzę. Kurki, wpuśćcie mnie tutaj do swojego dziubania. Dopuśćcie mnie tutaj, ja sobie tu teraz, ojej, mikrofon mi wypadł, pierwszy raz mi spadł, o. Dobra, to my będziemy sobie teraz jeszcze dziubali tutaj, tak, nie? A z państwem będę się już żegnał, bo ja tu jeszcze podziubię sobie z nimi i podziubię, bo tak jak to mówię, każdy dzień po pracy muszę trochę tutaj spędzić, bo inaczej czuję się nieszczęśliwy. Jak nie ma żony, to muszę mieć jakieś zastępstwo i to mam tutaj te kury. No. Jeśli mnie nie zasubskrybowałeś jeszcze, a podoba ci się mój kanał, to zrób to. Daj lajka i napisz coś w komentarzach. Do usłyszenia i do zobaczenia. Jest okej. Cibula, cibula, cibula. Cibula, cibula, cibula. Cibula, cibula, cibula. Cibula, cibula, cibula. Cibula, cibula, cibula.
cibula, 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 la, cibula, 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 ciba, cibula, 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 ciba. No pa, kochana, pa.